Ja się nazywam Hanna Rachwald, pracuję w Zespole Edukacji w OTOP, a głównym naszym prelegentem dzisiaj będzie dr Jarosław Krogulec, kierownik ochrony przyrody w OTOP-ie. Przepraszam w ogóle za błąd, który był do Państwa błędnie przesłany link. W tej chwili jest wszystko naprawione. Mam nadzieję, że nie będzie kłopotów z dołączeniem do nas. Nasze spotkanie odbywa się w ramach projektu Spring Alive. To jest taki projekt edukacyjny, który realizujemy międzynarodowo we współpracy z partnerami BirdLife International, czyli Światowej Federacji Towarzystw Ochrony Ptaków, której OTOP jest partnerem w Polsce. W projekcie biorą udział nasi partnerzy BirdLife International z Europy, z Azji Środkowej i z Afryki. A to, co nas łączy wszystkich w tym projekcie, to są gatunki ptaków migrujących, które my witamy tutaj w tej części Europy na wiosnę. To jest bocian biały, kukułka, dymówka, brzegówka, sieweczka obrożna, żołna i jeżyk właśnie. Z tego właśnie powodu nasze spotkanie poświęcone jest jeżykowi. Tak tylko szybciutko o projekcie Spring Alive. Chciałabym dodać, że to jest projekt edukacyjny skierowany głównie do nauczycieli, uczniów, szkół, ale także i do osób prywatnych, które chcą się włączyć w obserwacje wiosennych ptaków, chcą obserwować ich powroty. I wszystkich bardzo zachęcamy do tego, żeby na platformie projektu www.springalive.net rejestrowali swoje pierwsze obserwacje tych wiosennych gatunków. To jest w ogóle dla nas, ten projekt jest takim pretekstem do tego, żeby mówić o gatunkach migrujących i o tym, że chronić je trzeba globalnie. To znaczy chronimy ich siedliska nie tylko u nas, ale w całym zasięgu ich występowania, czyli na lęgowiskach, zimowiskach i na trasach ich przelotów. I właśnie o ochronie jednego z tych gatunków Spring Alive, o ochronie jeżyka, o tym, o jego migracjach, o jego bardzo specyficznych umiejętnościach dotyczących lotu będzie opowiadał dzisiaj Jarek Krogulec. To też przekazuję mu w tej chwili głos. Jeśli będziecie mieli Państwo pytania do tego, to proszę je zapisywać i na koniec będzie, Jarek będzie na pewno na te pytania odpowiadał. Ja się tymczasem wyłączam i... Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jarosław Krogulec. Pracuję w dziale ochrony przyrody Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Za chwilę udostępnię ekran i przygotuję moją prezentację do przedstawienia. Powiem tak. Ja osobiście nie jestem specjalistą od biologii jeżyka, nie badałem tych ptaków. Jestem biologiem, ornitologiem i jestem zafascynowany zarówno wędrówkami ptaków, jak i wędrówkami i biologią jeżyków w ogóle. Dlatego postarałem się przygotować prezentację pokazującą moją fascynację, dzieląc się z Państwem tym, co poznałem, a jednocześnie prezentując jeżyki jako najwspanialsze maszyny latające świata. Jeżyk jest w Polsce witany albo pod koniec kwietnia, albo na początku maja, w zależności od regionu geograficznego. Generalnie jest u nas obserwowany w okresie od maja do sierpnia. Jest to gatunek rozprzestrzeniony na znacznym obszarze geograficznym świata.
W dalszym ciągu w kategoriach IUCN, czyli Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, jest jeszcze w kategorii najmniejszej troski. Niemniej jednak we wszystkich obszarach geograficznych obserwuje się spadek jego liczebności. W międzyczasie sięgnąłem dzisiaj do portalu ornito.pl, żeby zobaczyć, jak z jeżykiem w chwili obecnej. I proszę Państwa, jeżyki u nas już są. Są prawie od 2 tygodni. Po pierwsze obserwacje, które zostały zarejestrowane na portalu Ornito, pochodzące z Katowic, są już od 16 kwietnia i następnie jeżyki były obserwowane w Gołczałkowicach, w Krakowie, Gliwicach, czy wreszcie na Warszawie, Praga Północ. Tak więc jeżyki już przywitaliśmy. Jak już mówiłem, gatunek ten jest dość rozprzestrzeniony w Eurazji, a więc występuje w Europie i w Azji, łącznie z Syberią, Mongolią, Chinami. Natomiast w czasie wędrówek pojawia się w transsaharyjskiej Afryce i dalej na południu tego kontynentu są główne zimowiska jeżyka. Jak to wygląda w Europie? Na podstawie europejskiego atlasu ptaków lęgowych widzimy, że ten gatunek gnieździ się, czyli te potwierdzone lęgi, które tutaj są zaznaczone ciemnym fioletem, znajdują się w obrębie zachodniej Europy, Europy Wschodniej aż do granicy Europy na Uralu. Również dość daleko na północ, bo również w północnej Finlandii i Norwegii, na Wyspach Brytyjskich i w obszarze śródziemnomorskim, mniej, rzadziej w ogóle, w obrębie tego wschodniej części Morza Śródziemnego. Jeżyki spędzają znaczną część czasu w powietrzu. W sumie prawie nigdy nie lądują na ziemi i są niesamowicie szybkie. W efekcie do tej pory były bardzo trudne do badania i tak naprawdę w dalszym ciągu bardzo wiele o nich nie wiemy. Ale w ostatnich latach, w ostatniej dekadzie w sumie, dzięki najnowszym technologiom ta sytuacja powoli się zmienia. Zmienia się dzięki zastosowaniu nowych metod śledzenia ptaków w czasie ich lotu, w czasie ich wędrówek, głównie z zastosowaniem miniaturowych nadajników, tak zwanych geolokatorów, a także miniaturowych wieloczujnikowych rejestratorów danych. Czym są geolokatory? Geolokatory, które mamy tutaj na przykładzie na opuszku palca jednego z badaczy, to urządzenia, które rejestrują w mikroprocesorze dokładną godzinę wschodu i zachodu słońca. Dzięki temu można po wprowadzeniu tych danych do komputera i po zastosowaniu odpowiednich algorytmów określić w miarę dokładną lokalizację, skąd w danym momencie został odebrany sygnał. Co ważne, są to bardzo małe nadajniki i te, które były montowane na jeżykach, ich waga wynosiła 0,6 grama. Również jeżykom do badań lotu i ich aktywności w czasie lotu zastosowano rejestratory danych, które zapisują takie parametry jak przyspieszenie ptaka, czyli w pewnym sensie aktywność, czyli ten dany osobnik w danym momencie
szybuje, czy też aktywnie leci lotem trzepocącym. Także ciśnienie atmosferyczne, na podstawie którego można określić wysokość, na którym znajduje się dany ptak w danym momencie, temperatura zewnętrzna, no i wreszcie intensywność światła. Tego typu rejestratory ważą około 1 grama. Tego typu sprzęt zastosowano w badaniach szwedzkich naukowców, które wykazały to, co może już Państwo wielokrotnie słyszeli, że jeżyki pozostają w powietrzu niemal przez 10 miesięcy okresu pozalęgowego. W okresie, kiedy znajdują się na zimowiskach, a także w czasie wędrówki na te zimowiska, cały czas, cały dzień, całą noc przez 10 miesięcy przebywają w powietrzu. To odkrycie badaczy z Uniwersytetu w Lund spowodowało, że przesunięto granicę tego, co wiemy o fizjologii zwierząt. Ta 10-miesięczna faza lotu jest najdłuższą, jaką znamy u jakiegokolwiek gatunku ptaków. My mówimy w tej chwili o ptakach dorosłych, ale kiedy się okazało, że zamontowano te nadajniki na te rejestratory na ptaki młodociane, one przebywają na zimowiskach, nie wracają na lęgowiska przez 3 lata. To też oznacza, że przez 3 lata te ptaki cały czas znajdują się w locie. Tak więc mimo, że mieliśmy już wcześniej badania, które potwierdzały, że niektóre gatunki potrafią przebywać w locie przez wiele miesięcy, w tym na przykład oceaniczne fregaty, czy wcześniej przed naszymi europejskimi, czy może tym jeżykiem Apus apus, również w jeżykach alpejskich badanych w Curychu czy w Szwajcarii generalnie, okazało się, że nasze jeżyki ustanowiły nowy rekord jednoczesnego przebywania w powietrzu. Nazwałem, czy zatytułowałem tą prezentację Najwspanialsze maszyny latające świata. Postanowiłem porównać to z tym, co my jako ludzie stworzyliśmy do tej pory. Przeszukałem internet, być może znalazłem dane, które w międzyczasie się zdezaktualizowały, ale według dostępnych danych najdłuższy rekord lotu bezzałogowego, który został ustanowiony przez maszynę Airbusa, trwał przez ponad 3 tygodnie. Zastosowano w nim nowoczesne rozwiązania, jeśli chodzi o zasilanie, baterie litowo-jonowe, również możliwość, to znaczy baterie słoneczne. Dzięki temu ten pojazd mógł przebywać w powietrzu 3 tygodnie, a jeżyki 10 miesięcy. Jeżeli chodzi o statki, które są pilotowane przez człowieka, tutaj rekord jak do tej pory, a może ten, który znalazłem w internecie, to należący do firmy Virgin Galactic, czyli do firmy znanego milionera czy miliardera Bransona. Samolot Global Flyer, na pokładzie którego Śmiałek wykonał samotny lot bez lądowania, trwał w sumie 76 godzin i 45 minut. Tak więc daleko jeszcze nam w naszych wspaniałych maszynach latających do tego, co obserwujemy u ptaków. To, że jeżyki mogą się przez tak długi czas przebywać w przestworzach powietrznych,
umożliwia ich styl życia i przystosowania fizjologiczne. Przede wszystkim, jak to ja nazwałem, tankowanie w locie. Jeżyki, jak wiemy, odżywiają się tak zwanym planktonem powietrznym, czyli różnymi owadami, ale także innymi bezkręgowcami, jak pajęczakami, które zawieszone są w danym momencie w powietrzu, unoszą się w powietrzu. I tu na fotografii Piotra Tomaszowskiego, wspaniałej fotografii, widzimy jeżyka z wypełnionym wolem, w którym właśnie przechowuje schwytane w powietrzu owady czy pajęczaki. Tak więc dzięki temu te ptaki mogą przez cały czas przebywać w powietrzu, nie muszą lądować, nie muszą żerować na ziemi. Również, aby się napić, oczywiście w większości korzystają z wody fizjologicznej, która powstaje w wyniku metabolizmu tłuszczu, ale również mogą pić nie lądując, czyli popijając wodę w czasie przelotu nad zbiornikami czy ciekami wodnymi, jak tutaj na wspaniałej fotografii Helge Sorensen. No i wreszcie, skoro przebywają przez znaczną część życia w powietrzu, w jaki sposób muszą odpoczywać? Muszą w czasie lotu spać. Na razie możemy tylko przenosić dane, które zdobyto na innych, większych gatunkach ptaków, na jeżyki. Należy się spodziewać, że podobnie jak właśnie fregaty, które były badane przez zespół amerykańskich biologów, te ptaki, w tym jeżyki, śpią w powietrzu, prawdopodobnie wykorzystując tak zwany jednopółkulowy sen wolnofalowy, z angielskiego Unihemispheric Slow Wave Sleep. I właśnie w ramach tego USWS jedna z półkul mózgu jest pogrążona w śnie głębokim, natomiast druga półkula, czy może inaczej odpowiadająca tej drugiej półkuli oko, jest zamknięte, podczas gdy pozostaje otwarte. Ten sen jednopółkulowy znamy u szeregu gatunków zwierząt, w tym szeregu ptaków. Przykładowo u kaczek, kaczki krzyżówki, często siedząc z jednym okiem otwartym, drugim zamkniętym. Prawdopodobnie w tym czasie znajdują się właśnie w tym śnie jednopółkulowym. Także sowy czy inne gatunki. To jest rozwiązanie, przystosowanie antydrapieżnicze u szeregu ptaków, które jednocześnie przenosi się na te ptaki wędrujące, migrujące na dużych przestrzeniach i badane właśnie u fregat stosunkowo dużych ptaków, którym udało się zamontować logery rejestrujące aktywność ich mózgu, wykazały, że rzeczywiście wykorzystują one ten typ snu. Pomimo tych wysokich kosztów energetycznych u jeżyka, ten ptak dożywa stosunkowo długiego wieku. Zdawałoby się, że można by było powiedzieć, że żyje intensywnie i umiera młodo. Jak na ptaki tej wielkości dożywa stosunkowo sędziwego wieku, 20 lat. I obliczono, że w tym czasie, w czasie swojego życia, ten skumulowany dystans lotu jeżyków równa się 7 podróżom na Księżyc i z powrotem. Biorąc to wszystko pod uwagę, oznacza to, że jest to jeszcze jedna wielka zagadka dotycząca fizjologii tych ptaków. Wiele
poznajemy, ale jeszcze więcej pozostaje nam do rozwiązania. Ptaki te są również niesamowicie szybkie. Po angielsku jeżyk to Swift i w swojej pracy szwedzki badacz Henningston zapytał how swifts are swifts. Spróbowano pomierzyć prędkość i okazało się, że najwyższa zarejestrowana w trakcie badań naukowych prędkość wynosi ponad 111 km na godzinę w aktywnym locie trzepoczącym. Tak więc nie mówimy o locie nurkowym, gdzie rekord należy do sokoła, pikującego sokoła wędrownego. W locie poziomym, aktywnym to jest 111 km na godzinę. Badania Henningsona były prowadzone z zastosowaniem kamer wysokich prędkości, rejestrujących z prędkością 210 klatek na sekundę. I stwierdzono, że ptaki te lecą z prędkością 20 metrów na sekundę w locie poziomym. Te najwyższe prędkości osiągały w czasie takich lotów, które często obserwujemy nad naszymi miastami, a mianowicie w czasie lotów stadnych, które późnym lipcem, wieczorami możemy obserwować często nad naszymi głowami. W czasie wędrówek zwykle ten lot jest wolniejszy i pewnie również wydatek energetyczny wtedy jest niższy. Rekord w ogóle u jeżyka to 31 metrów na sekundę. Natomiast w momencie, kiedy ptaki wzbijają się na duże wysokości, wtedy zmierzono, że jest to 4 metry na sekundę w tym locie wznoszącym. Więc jak już mówiłem, jeżyki całe życie, prawie całe życie spędzają w locie i w locie jedzą, piją, a także kochają się. Tu na fotografii, serii fotografii Grahama Catleya mamy zaloty, toki jeżyków, ptaki z takim charakterystycznym V-kształtnym ułożeniem skrzydeł. No i po wstępnych zalotach również w powietrzu następuje zbliżenie tych ptaków. Ptaki są podziwiane u nas w Polsce, u nas w Europie, ale nie tylko nasze jeżyki biją rekordy. Kiedy naukowcy z Uniwersytetu w Lund skontaktowali się z naukowcami, a także aktywistami na rzecz ochrony jeżyków z innych rejonów, między innymi z Chin, okazało się, że jeżyki chińskie również biją rekordy. Mianowicie po zamontowaniu geolokatorów jeżykom, które gnieżdżą się w Pekinie, odkryto, że pokonują one 26 tysięcy kilometrów rocznie, aby spędzić zimę na południu Afryki. I okazało się również, że potrafią latać na bardzo dużych wysokościach. Między innymi zaobserwowano je migrujące nad Himalajami na wysokości 5700 metrów. Te wyniki wzbudziły duże zainteresowanie, między innymi wśród młodzieży chińskiej, która zdecydowała się przyczynić do ochrony tych gatunków
I tu mamy fotografię z takiej akcji tworzenia ambasadorów, czy może inaczej powoływania ambasadorów ochrony języków w Pekinie, gdzie młodzież szkolna zgromadziła się i namówiła czołowych inwestorów, czołowych deweloperów w Pekinie czy w Chinach do montowania czy to skrzynek lęgowych, czy to specjalnych cegieł, czy specjalnych bloczków, które imitują skrzynki lęgowe w murach nowych, nowoczesnych budynków. Udało się do tego namówić czołowego dewelopera chińskiego, pan Shaina, który prowadzi jedną z najbardziej znanych w Chinach i na świecie firmę deweloperską Soho China Beijing. Razem właśnie z tym deweloperem zdecydowano się przygotować projekt ochrony języków w Pekinie. Tu właśnie ten deweloper podpisuje skrzynki lęgowe dla ambasadorów ochrony języków w Pekinie. A mówimy tutaj o naprawdę wielkich inwestycjach i niesamowitych budynkach, które czy to w Pekinie, czy to w Szanghaju, czy to w Hongkongu powstają i w obrębie tych budynków znajdują się specjalne konstrukcje dla ochrony jeżyków. Tak więc nawet w najnowocześniejszych lokalizacjach można chronić jeżyki, jeżeli przekona się do tego odpowiednio tych, którzy o tym decydują. Ale nie tylko w najnowszych budynkach, również w najstarszych budynkach na świecie znajdują się kolonie jeżyków. Między innymi taka kolonia znajduje się na ścianie płaczu w Jerozolimie. Tutaj ocenia się, że ta kolonia na ścianie płaczu ma co najmniej 2000 lat. Jest prawdopodobnie jedną z najstarszych kolonii na naszej planecie. Ornitolodzy izraelscy zrobili dokładną inwentaryzację lokalizacji gniazd na ścianie płaczu i tutaj na fotografii mamy lokalizację otworów, w których gnieżdżą się jeżyki. Jeżyki są widane na wiosnę w Jerozolimie. Tutaj na fotografii mamy jedno z takich powitań, między innymi przez mera miasta Witanicą, zgromadzona młodzież szkolna i znany izraelski ornitolog Yoshi Leshem prowadzi wywiad dla mediów. Ale jak wygląda sytuacja jeżyka w Polsce, gdzie występuje i jak możemy go chronić. Tutaj w dużej mierze skorzystałem z pomocy Łukasza Wardackiego, który udostępnił mi swoje materiały, za co mu bardzo dziękuję. Na stronach Atlasu Pospolitych Ptaków Lęgowych Polski, który został wydany w 2012 roku, widzimy, że te centra występowania jeżyków wiążą się przede wszystkim z dużymi miastami, Warszawą, Łodzią, Górny Śląsk to jest główne miejsce występowania jeżyków w Polsce, Wrocław, Poznań i szereg innych. No, jakby nie było, ten skalny gatunek przede wszystkim w tej chwili związany jest z osiedlami ludzkimi.
ale jeżyki gniazdują również jeszcze w naturalnych miejscach, między innymi w wysokich drzewach, jakimi są na przykład sosny w Białowieży czy w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, albo na urwiskach skalnych, choćby w Tatrach. To są trudne do zlokalizowania i wykrycia stanowiska, ale co jakiś czas są obserwowane i publikowane. Według szacunku liczebności jeżyków na podstawie monitoringu pospolitych ptaków lęgowych w Polsce występuje od 64 do 187 par lęgowych tego gatunku. W sumie w Europie to jest 19 do 32 milionów par, a na świecie 47,82 miliony par. Jak już mówiłem, głównie występują one w dużych miastach. Przykładowo tam, gdzie były oceniane, liczone, inwentaryzowane we Wrocławiu na podstawie obserwacji Hanny Szwietni, ocenia się liczebność na 1300 par w dwóch osiedlach, gdzie były we Wrocławiu badane. W Warszawie, w Śródmieściu, Wiesław Nowicki w swoim opracowaniu Ptaki Śródmieścia określa na 2000 czy 3700 par. No i w mniejszym mieście, w Jaworznie, od 1050 do 1150 par. Prawdopodobnie spadek w tych miastach występuje chodzi o Jaworzna, o 50% od lat 90. Tam, gdzie te monitorowane ptaki były, obserwuje się niestety regularny spadek liczebności tego gatunku. Tam przykładowo w Jaworznie 20% populacji jest aktualnie gniazdujących w budkach lęgowych. Według ocen utraty miejsc lęgowych, przykładowo w Warszawie, według profesora Luniaka, jeszcze dane z 2008 roku wskazują, że 74% zmodernizowanych budynków straciło swoje funkcje ekologiczne. To jest problem całego świata, ale przede wszystkim całej Europy i we wszystkich krajach ten problem występuje. W badaniach Zatońskiego z 2016 roku wykazano, że spadek liczebności jeżyka względem lat 90. wynosił nawet 85%. Podobnie w Wielkiej Brytanii, czy to na terenie Anglii, czy jeszcze więcej w Szkocji na podstawie badań BTO. Dlatego w całym świecie, gdzie chroni się apus, ten gatunek, bardzo często montuje się skrzynki lęgowe, jak widzieliśmy zarówno w Pekinie, jak i w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, czy wreszcie u nas w Polsce, które w tej chwili weszły w pewnym momencie w standard w wielu miejscach i tego typu budki wieszane są w wielu miastach. Tutaj seria fotografii udostępnionych dla mnie przez Łukasza Wardeckiego z Warszawy, łącznie z informacjami, jak poprawnie należy montować budki. Zwykle, ponieważ jeżyki lubią gniazdować w kolonii, powinno to być po kilka razem. Mogą być mocowane do elewacji albo mogą być również w trakcie ocieplenia wmurowywane w elewacji. Bardzo ważne jest, żeby była to wystawa północna lub
wschodnia, aby nie nagrzewała się w czasie południowego czy zachodniego słońca. Co ważne, ze względów bezpieczeństwa, jednak to są ciężkie budki, nie montować budek nad ciągami komunikacyjnymi, nad oknami, nad parapetami, balkonami, tylko nad tak zwanymi pustymi ścianami. Za chwilę pokażę kilka przykładów. No i ważne jest, żeby to był bezpieczny wlot, żeby były niedostępne dla drapieżników. I najlepiej montować skrzynki w miejscu zniszczenia siedliska. O, kilka przykładów z Warszawy. Tutaj kolonia budek lęgowych, bądź pojedyncze budki właśnie w miejscach tych pustych ścian. Albo tutaj na pustej ścianie, na całym bloku, czy na galerii Młociny. Jeszcze jedno zdjęcie pokazujące lokalizację budek lęgowych. Gdzie budek nie trzeba wieszać? No, oczywiście, na szczęście powiedziałbym, jeszcze pozostają nam budynki niewyremontowane i przez pewien czas one w dalszym ciągu spełniają swoją ekologiczną rolę dla gniazdowania ptaków. Także tutaj na ten czas nie wieszamy budek, wieszamy na budynkach zmodernizowanych. Tu przykładowo inwentaryzacja otworów czy lokalizacji gniazd, gdzie gnieżdżą się jeżyki. W takich miejscach jeszcze te ptaki znajdują takie półnaturalne miejsca lęgowe. No i wreszcie tu jedno ze zdjęć Mariusza Grzeniewskiego pokazujące, jak wygląda wnętrze budki w czasie inspekcji. Jak widać, różne pary są na różnym etapie rozwoju. Są zarówno jaja, jak i skręta w różnym wieku. Także wieszając budki na budynkach, przyczyniamy się do utrzymania lęgów tego gatunku na terenie naszych miast. W tych skrzynkach lęgną się piskręta, które rosną i wkrótce wzbiją się w przestworza i pozostaną w nich gdzieś na terenie Czarnolądu co najmniej przez 3 lata. Są to niesamowite stworzenia, jak wiele innych gatunków ptaków, ale jeżyki, które właśnie przywitaliśmy w Polsce, które za chwilę swoim krzykiem będą oznajmiać swoją obecność na terenie całego kraju, są najbardziej podziwiane i dzięki nowoczesnym technikom coraz więcej o nich wiemy, a coraz więcej zagadek o nich jeszcze poznawać będziemy. Tak więc chciałem w ten sposób podzielić się z Państwem moimi obserwacjami. Bardzo dziękuję za uwagę i jak już mówiłem, dziękuję Łukaszowi za udostępnienie materiałów. Ja w tej chwili zatrzymam udostępnianie mojej prezentacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Jarku.